O, tu jest coś. Brakuje nam teraz tylko 5, dobra, 5. To już jest easy. Tu może być nawet easy win. Tu 3. A tam 2. No i elegancko. Mówiłem, że u góry zostaną już. A tu jakaś małpa zakosiła spodnie, widzę. Czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało, dobra, never mind. Super, 31 sekund. Pewnie poszłoby mi szybciej, gdybym bardziej bym ogarniał ten system. Ale no niestety wiadomo, że gram w tą grę pierwszy raz, więc różnie z tym może bywać. I co tutaj mamy? Rangę E i złote portki. I nadal 11 żyć. Czyli im szybciej, tym lepiej, ponieważ wtedy dostaniemy level up tak zwany. A jak będziemy robili wolniej, no to nie będzie level upu i będzie wtedy smutek. Chociaż zależy dla kogo. Mamy tutaj level 2 i teraz jak polecimy tak, 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 no to będziemy mieli bossa. I tam u góry też będziemy mieli bossa. Czyli my od razu będziemy mieli 3 światy za jednym zamachem zrobione? O kurde, nieźle. Wszystkie 3 światy są połączone w jeden. Ciekawa koncepcja. Naprawdę, jestem tutaj pełen podziwu dla twórców. Pełen podziwu dosłownie. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to uda nam się skończyć dzisiaj Ape Escape. Co byłoby całkiem spoko. Dobra, co tutaj tym razem mamy do roboty? Aha! Tutaj mamy jakieś green stuff, czyli to jest taka zielona maź. I to jest jakaś trucizna. Lepiej tam chyba nie wpadać. Nie wiem, dla mnie to wygląda jakby coś, co miałoby mnie skrzywdzić zaraz, ale... ale okej. Co nie zmienia ogólnie faktu, że koncepcja na te poziomy jest naprawdę bardzo fajna. Powiem wam szczerze, te światy są naprawdę cool. Bardzo mi się podobają. Nie ironicznie. I tylko 20 majtek mamy do zebrania. Albo spodenek. Może będę bardziej mówił spodenek, bo zaraz ktoś pomyśli, że oho, majty, hahaha, ale beka. Nie no, wiadomo, że beka. Przepraszam, jeżeli mój komentarz może być trochę bardziej taki, no nie wiem, ograniczony. Hehe, ograniczony, pewnie za coś pojechę. No, ograniczony umysłowo. Ale po prostu, no ja komentuję rzeczy na bieżąco, no nie? Soundtrackowo ogólnie też wszystko bardzo fajnie stoi, chociaż nie wiem, czy tylko to jest moja jakaś schiza czy coś, ale mam wrażenie, że wszystkie poziomy z danego świata mają jeden i ten sam soundtrack. Ale może to jest jakaś moja schiza. Jeszcze 2 trumny zostały. I nadal moje zdrowie jest jak najbardziej dobre, jeżeli chodzi o zdrowie Kakeru albo Spike'a. I w ogóle taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale ja w ogóle pomyliłem Spike'a ze Spectrem w pierwszym odcinku, bo ja w pewnym momencie powiedziałem odnośnie, miałem na myśli Spike'a, powiedziałem Spectre, nie wiem dlaczego. Osoby uważne, jak będą słuchały tego, co ja tam gadałem, to myślę, że to wyłapią. Tak więc za ten przejęzyczenie przepraszam.
Zdarza się, niestety. Tak mogę się wytłumaczyć. Ranga A. Oj, mamy level up. Super, bardzo fajnie. I wracamy z powrotem tutaj? A tam? A tam chyba jeszcze nie trzeba. Aha. To takie śmieszne trochę. I tu będziemy mieli bossa, czy jak to będzie teraz? Nie rozumiem trochę tutaj tego położenia poziomów, ale dobra. Wracamy z powrotem, na to wygląda na pustynię. Potem będziemy robili świat zimowy i dopiero potem boss? Okej, dobra. Nie ma problemu. O kurde, tu mamy rekord, moi drodzy. 60 małpich spodni musimy zebrać. Oh Jesus, ale to będzie długi poziom. No jedną małpkę tutaj znalazłem. A, i mamy oczywiście zegar, którym będę mógł sobie przedłużać czas. Bardzo fajnie. Ale kurde, 60 aż spodni? To jest zdecydowany rekord. Tylko pytanie, czy to aby na pewno jest tak, że ten poziom jest taki długi, czy po prostu twórcy stwierdzili, że są tu pierdolną, nie wiem, 60 tych małpich spodni, żeby jakkolwiek delikatnie przedłużyć rozrywkę. Rozgrywkę, nie rozrywkę. I to jest chyba inny trochę soundtrack. Tak mi się wydaje. Ten, co teraz nam w tle przygrywa, więc to chyba nie jest zasada na każdy poziom w tej gierce. Więc okazuje się, że nie każdy poziom ma tutaj ten sam soundtrack. Aha, i teraz... Okej. To mamy parę pralek na poziom, tak? A, i tu musimy uważać, bo tu są spadające bomby. Dobra. Taka pralka, kurde, na wodzie sobie tak stoi elegancko. Czemu by nie? Tu mam od razu kompas, który wskazuje nam, gdzie są też majciochy. I widzę, że tu chyba dużo będzie takich kapsuł z majtami. Tak mi się wydaje. Albo po prostu dużo małp tutaj jest. Kurde, jak sobie tak przypominam Ape Escape 1, to w Ape Escape 1 przecież te małpy żeśmy zbierali. Znaczy, no, ratowaliśmy, whatever, jakkolwiek to brzmi. A tutaj musimy ściągać im spodnie. Nadal to jest dla mnie abstrakcyjne. Przepraszam, że to powiem, ale... Aha, i ja spłonąłem teraz. Chyba ze wstydu, co jedynie. Na szczęście mamy checkpoint, więc tyle dobrze. No, ale wracając, kurde. Ape Escape 1. Musimy uratować małpy dosłownie, no nie? Ape Escape 2001. Ściągaj małpie spodnie. Tak w dużym skrócie. Chyba będziemy mieli zaraz połowę, kurde, tych małpich spodni. A, i tu mamy jeszcze kapsułę, faktycznie. To zanim polecimy dalej do przodu, to...
Aha, już kumam, o co chodzi. Czyli to są takie, kurde, pola, w których... Okej, przecież to było wspominane. Czyli my nie możemy wchodzić na tą szarą strefę, dlatego że zaczynamy płonąć, bo ono jest tak nagrzane. I jak będziemy płonąć, to musimy szybko do wody, rozumiem. Teraz to już kumam. Bo tak musiałem sobie przez chwilę przeanalizować, dlaczego ja tak, kurde, ciągle płonę, kiedy ja wchodzę na tą szarą platformę, na tą szarą podłogę. A już wiem, dlaczego tak jest. Jeszcze 2 minuty 51 sekund, a my zaraz... jeszcze 5 małpich spawn i to już niedużo zostało. To już easy. A mamy jeszcze 2 minuty 44 sekundy, więc to już w ogóle. Totalnie. Tam u góry są jakieś małpy, tylko kurde, ja nie wiem, jak tam się dostać. Chyba muszę skakać. No innego wyjścia nie widzę. O kurde, ja płonę, ale chyba dałem radę. Elegancko, ja myślałem, że zginę. O Jezus Maria, ale se strachu napędziłem. No i level up mamy, super. I ranga B jak baran, ale ja nie jestem baranem, wypraszam to sobie. Wypraszam to sobie, przepraszam bardzo najmocniej. A, i tu Spectera już mamy. No to zawalczymy sobie z nim, a potem polecimy na świat zimowy, no nie? Dalej. Zobaczmy, co tutaj Specter dla nas przygotował za przedstawienie. Możliwe, że to będzie ta sama plansza, co była przed chwilą, tylko że teraz w konfrontacji z bossem, no nie? Nie zdziwię się, jeżeli tak będzie. No... pewnie, że tak. To jest to samo. Tylko, że w nocy teraz. Pięćdziesiąt. Okej. Wcześniej było 60, teraz 50. No dobra. Tak więc tu musimy... tornado, okej. Aha, dobra, czyli znowu to samo. To dosłownie to samo. No i dużo już mamy portek zebranych, tak więc easy. To będzie szybko. Szybka konfrontacja ze Specterem. O ile nam nic nie przeszkodzi oczywiście, o ile sami ze wstydu nie spłoniemy, no nie? Ale przy okazji sobie czas przedłużymy, bo czemu by nie? Tam widzę już, kurde, lata. Frajer. Jeszcze ej, co jest? Aż tylko 2 par spodni nam brakuje? O kurde. Ale łatwo. Mówiłem, że to będzie, kurde, łatwa konfrontacja. Easy. Teraz możemy lecieć do pralki.
tyle z tobą, Spectre. Naprawdę, kurde, jesteś żałosnym bossem. Naprawdę, żałosny antagonista, żałosny boss. Wstydziłbyś się. Tak, ty zaakceptowałeś, no. Na pewno, już to widzę. S-rank, elegancko. Dziwną trochę drogę sobie wybrałem, nie będę tego ukrywał. Ale nie wiem, tutaj gra nam chyba sugeruje, że już jesteśmy coraz bliżej dojścia do finału, tak więc no nie wiem, może tak, może nie. Jak to się mówi, może kurde wyjdzie mniej odcinków niż zakładałem z góry. Bo zakładałem, że wyjdzie tych odcinków, nie wiem, z jakiejś... Okej, dobra, no to ja nie wiem, co te małpy tu robią, tu jedna gasi ogień, druga kurde się kąpie, trzecia tam jeszcze nie wiadomo co robi. Warto sobie zapisać teraz na dobrą sprawę. Ile mamy procent? Niby 17, a ile teraz będzie? 29, kurde. Ładnie. W zasadzie to zaraz 30% mamy gierki. I teraz polecimy z powrotem na mapę świata, ponieważ jeszcze został nam świat zimowy, no nie? To prawda, jeszcze nam świat zimowy został. Tu już byliśmy, wiadomo o co chodzi. Ale właśnie tu nas nie było jeszcze. Ale czekajcie, chwila, moment, tu się jeszcze jakiś poziom odblokował. A, tego nie robiliśmy jeszcze. Z tego co widzę na tej minimapie, więc warto byłoby się za niego zabrać. Co to jest za poziom? A, to jest z powrotem ten poziom z tego, oceanu. To easy, zrobimy go. Żeby było to zaliczone, no nie? Małpie nurki, kurde. Ile tu małpie są, kurde. Czterdzieści. Easy. To już na samym starcie tyle, żeśmy spodni zebrali? No nieźle. Kurde, ta gra naprawdę jest łatwa. Jak tak teraz patrzę, powiem wam szczerze. Na początku wydawało mi się, że ona będzie trochę trudna, że ja po prostu, wiecie, tu będę klnął co drugie słowo, że psychicznie nie będę wyrabiał. A tu patrzę, gierka kurde łatwiutka. Oj, kurde, nie. Tego akurat nie planowałem. Tutaj trochę za daleko to zaszło.
Więc tak jak widzicie, kwintesencja tego poziomu jest taka, że musimy podróżować z mini wyspy na drugą mini wyspę łódką. Bo inaczej się nie dostaniemy i inaczej będziemy ciągle w dół spadać, a nikt chyba nie chce ciągle w dół spadać, co nie? Tam jest, kurde, widzę, że dużo takich tych... O, dokładnie. Jeszcze jedna małpa. Ale te prezenty podskakują śmiesznie. A tam jest jeszcze jedna małpa, ta? Ty, faktycznie jest. Easy. Wszystko zebrane. Bardzo ładnie. To jest, kurde. Aż nawet nie wiem, co mogę powiedzieć. Level up mamy. O, to mogę powiedzieć na przykład, że mamy level up i 13 żyć. To trzeba mieć na uwadze. No to zostaje nam teraz tylko 5 poziomów. I to dosłownie 5. Więc zobaczmy ten zimowy. Nadal podtrzymuję, że 3 minuty to jest za mało, jak na taki poziom, ale okej. Niech będzie. Będziemy gonić teraz te małpiszony. Jeden ucieka tak, kurde, ledwo półwłóczy nogami. No dobra, mamy tutaj trochę tych spodni zebranych. Jeszcze 2 minuty i 7 sekund, dobra. To jest jakiś, kurde, ten. To jest jakiś challenge. Znaczy może nawet nie tyle co challenge, to jest już jakiś ten, jakiś progres bardziej to chciałem powiedzieć, ale oczywiście myślałem o czymś innym i powiedziałem zupełnie co innego niż planowałem. Czasami tak jest, że po prostu o czymś pomyślisz i coś innego ci wejdzie do bani i potem no jest co jest, no nie? Dobra, jeszcze tylko 4 małpiszony. Jeszcze tylko 4 małpiszony i 4 spodnie. Więc teraz trzeba, kurde, zrobić full skupienie. Full focus, tak zwany. No i elegancko. 40 ileś sekund do końca, proszę was, to już jest easy. Easy win. Ciekawe, dlaczego teraz mi się udało, a wcześniej nie mogło mi się udać, co? Czemu? I 14 życiek. Elegancko, ranga D.
D jak dupa. przepraszam naprawdę, że kurczę pieczone, trzeba będzie na jakiś ten luźniejszy temat porozmawiać, bo powiem wam szczerze, tak ciągle gadanie na siłę o gierce to też nie jest dobre, a więc powiem wam tak, patrząc sobie za okno, dzisiaj mam wrażenie, że będzie kurde ostra ulewa u mnie, ponieważ niby słoneczko przez chwilę świeciło, ale no jest dosyć spore prawdopodobieństwo, że będzie padać, dlatego że chmury są bardzo mocno zaciągnięte. Dobra, tu mamy jakieś... Aaa, to są dziury w lodzie. Jak spadniemy w dół, to możemy zginąć. Coś z L3 tu było. Ale chwila, moment, tu mamy. Widzicie to? To możemy właśnie sobie teraz zbierać z tych spodnie. Z tych takich kurde kapsuł. Ha 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 ha